Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło występować. Proszę Państwa, chciałem tylko przypomnieć, zanim będę mówił o nowych rozwiązaniach, które wynikają z nowej dyrektywy Reuse, dyrektywy Unii Europejskiej. Chciałem tylko przypomnieć, ponieważ to już na ten temat była mowa, że pierwszy projekt założeń do wprowadzenia właśnie tej implementacji dyrektywy Reuse był właśnie projektem odrębnej ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji ze sektora publicznego. Podczas uzgodnień międzyresortowych, bo nawet uzgodnienia wewnątrzresortowe ten projekt przeszedł, podczas uzgodnień międzyresortowych bardzo wyraźnie zostało podkreślone przez stronę zarówno społeczną, jak i rządową, że jednak tym kierunkiem, w którym powinniśmy pójść, to jest właśnie jedna implementacja do ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tym czasie w ogóle nie było w Polsce takiej instytucji, jak ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, mimo że łatwo to było odczytać w ustawie, w dyrektywie, co to znaczy, co jest napisane. Jednak też opór nasz, jako Ministerstwa wtedy Spraw Wewnętrznych i Administracji, który miałem przyjemność też ten projekt prowadzić, nie był taki duży, ponieważ nie zdawaliśmy sobie jeszcze do końca sprawy, jak są tego konsekwencje. Wyraźnie widać tutaj, że jednak ten pierwszy kierunek, który został odebrany, który obrany wtedy w 2008 roku, jednak jest kierunkiem dobrym. Natomiast muszę powiedzieć, że ta ustawa, która została teraz wprowadzona w roku 2011, która zaimplementowała tą dyrektywę, mimo że wśród wielu osób nie ma tam pozytywnej opinii, jednak w pewnych kwestiach wykraczała poza takie standardowe ramy, które już ustaw przyjętych w implementacjach tej dyrektywy w innych krajach członkowskich, czego za chwilę będę pokazywał tutaj kwestię tego, że w jakim zakresie my już nie musimy implementować tą dyrektywę, ponieważ ona już jest w naszym porządku prawnym. Ale z drugiej strony, tak, z jednej strony się chwalą, że już pewne kwestie mamy zaimplementowane, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że w obecnej chwili, kiedy właśnie nowelizacja dyrektywy Reuse pokazała, że mamy nowy zasób do ponownego wykorzystywania, więc biblioteki, archiwa i muzea, bardzo często ten zasób się już nie mieści się w kategorii informacji publicznej, tak, jak była rozumiana. Bo o ile dane surowe przechowywane przez różne organy są informacją publiczną, to została przyjęta. Natomiast mówiąc tak wprost, tak, zdjęcie jakiegoś rzeźby czy obrazu nie jest traktowane jako informacja publiczna. I to jest dla większości osób zrozumiałe. Chciałem jeszcze tylko jedną kwestię podkreślić tutaj, ponieważ pan minister Jasser już niestety wyszedł, ale mówił o dużej potrzebie skupienia się na OSR-ze, ocenie skutków regulacji. I absolutnie nie chcę nie powiedzieć złego słowa na OSR. One są niezmiernie istotne i one są warunkiem dobrej implementacji, nie tylko implementacji dyrektyw, ale w ogóle dobrej legislacji. Natomiast w takich sytuacjach, jak jest mowa właśnie w przypadku tej dyrektywy Reuse, która wprowadza BAM, biblioteki, archiwa i muzea, a więc jest to dobra ocena skutków regulacji, na którą będzie kiedyś patrzył ktoś, kto ma analityczne, księgowe zacięcie, może się wydać niedoskonałe. Mianowicie z tego powodu, że nie ma w Polsce jednego rejestru zabytków, nie ma w Polsce jednego rejestru z jakichś muzealiów, zasobów. Co powoduje, że nigdy nie będzie można podać pewnej kwoty, jakie te skutki będą. Tak? To nie jest materia dla księgowego. Tutaj raczej trzeba się będzie niestety przyjąć, że ten OSR nie będzie doskonały i zawsze będzie mógł być argument, że można go było zrobić lepiej. Tylko że przygotowanie idealnego OSR będzie się, nie wiem ile lat by to musiało zająć. Tak? Po pierwsze musiał być przygotowany ten rejestr zabytków. I właśnie tym bardziej, że nigdy nie będzie on, bardzo krótko będzie aktualny. Ale ten okres jego aktualności będzie to dość krótki. Poza tym, proszę Państwa, jeszcze tutaj też chciałem podkreślić, że to też oczywiście o tym już była mowa, tak, że dyrektywa posługuje się pojęciem dokumentu. Tak, nasze podejście do informacji publicznej jest dużo szersze niż sam dokument, co właśnie powoduje często trudności w tym, żeby rozdzielić właśnie
informacje sektora publicznego od samej informacji publicznej. A przez to przechodzę do prezentacji. Mam krótką bardzo prezentację, ponieważ już większość rzeczy została powiedziana, część ostatnio przez panią dr Piskor-Żyreni, która mówiła właśnie o zakresie swojej, o zakresie ekspertyzy, która w zrozumiały sposób się niesamowicie wiąże z tą dyrektywą. To był taki jeden z głównych powodów, dla którego minister administracji i cyfryzacji właśnie zamówił taką dyrektywę. Państwa, chciałem powiedzieć o kwestiach założeń właśnie do tej nowelizacji i także krótko o naszych wyzwaniach, dylematach i możliwościach z tego wynikających często. To Państwa, że mamy te dwa porządki prawne tego do dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania, to już jest kwestia oczywista, o tym nie będę, na ten temat się nie będę rozwijał, to wynika z tego, że to są po prostu dwie odrębne potrzeby dostępu do informacji praw obywatelskich i raczej bardziej to, o czym jest mowa w Unii Europejskiej, ponowne wykorzystywanie traktowane jest jako prawo gospodarcze, prawo ekonomiczne Państwa. W roku 2011, niemalże dwa lata temu, 12 grudnia, Komisja Europejska opublikowała strategię otwartych danych, która miała pomóc w lepszym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W tym komunikacie, poza takimi ogólnymi, poza jej pierwszą częścią, znajdują się takich ogólnych informacji na temat tego, dlaczego ponowne wykorzystywanie jest tak bardzo ważne, bo kwestia kluczowa, a więc był projekt dyrektywy o ponownym projekt dyrektywy nowelizującej dyrektywę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, tak zwanej dyrektywy REUS, która została przyjęta bardzo szybko, bo już 21 czerwca bieżącego roku. Także od niemalże od pół roku mamy Państwa nową dyrektywę, na której mamy czas, mamy dwa lata na implementację. Ten okres biegnie od publikacji tej dyrektywy. To było gdzieś na początku lipca, a więc mamy jeszcze 18 lipca, tak? 18 lipca, dziękuję bardzo za podpowiedź. 18 lipca, także mam Państwa niecałe dwa lata na implementację tej dyrektywy. Chciałem Państwa podkreślić, o tym jest bardzo rzadko mowa, jaki był, co było w pierwszych zdaniach tego pakietu opisującego potrzebę tej nowelizacji. Pozwolę sobie zacytować. Nadrzędnym celem jest przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy poprzez odblokowanie potencjału gospodarczego danych należących do instytucji rządowych i samorządowych dzięki poprawie warunków korzystania z informacji sektora publicznego. A więc przez słowa pierwszym, jak to było wprost napisane, cytuję, to nie są moja interpretacja, ale nadrzędnym celem jest wzrost gospodarczy, tak, i tworzenie nowych miejsc pracy. A więc takie podejście, które w naszym kraju nie jest takim podejściem popularnym, ponieważ my ponowne wykorzystywanie cały czas utożsamiamy, to już nie tylko i wyłącznie przez to, że to jest w jednej ustawie, z dostępem do informacji publicznej. Jest to dla nas oczywiste, że to właśnie jest głównym celem, jest to jest prawo polityczne, prawo obywatelskie. Natomiast podejście Komisji Europejskiej, tego krajów już tak zwanej starej Unii Europejskiej jest inne, tak? A więc to głównie prawo ekonomiczne. Z tego powodu też jest ten raport Wickerego, ma brzmienie takie, jakie ma. Tak? Jest to podejście właśnie też ekonomisty do ponownego wykorzystywania, a nie osoby, której celem jest właśnie poszerzanie praw obywatelskich, prawo transparentności władzy. Dodam Państwu jeszcze jedną kwestię, ale ta nowelizacja, ta dyrektywa Państwa jest na podstawie artykułu 114 o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, która Państwa dotyczy właśnie głównie swobodnego przepływu usług i funkcjonowania rynku wewnętrznego. To też pokazuje właśnie gospodarcze podejście do tego, do tej dyrektywy. Oczywiście Państwa, to nie jest tylko i wyłącznie prawo gospodarcze. W następnych akapitach znalazły się takie określenia, które mówiące o tym, że celem tej nowelizacji jest również pozytywny wpływ na przejrzystość, wydajność i odpowiedzialność instytucji, a także, to tam jest uznane, że użyte słowo wreszcie, ma przyspieszyć zmianę kulturową w sektorze publicznym. Żeby to wszystko funkcjonowało, te dane oczywiście muszą być jawne, osiągalne i faktycznie dostępne do celów tego ponownego wykorzystywania. Już często mówiłem, że głównym zakresem zmian tej dyrektywy to jest właśnie rozszerzenie tego zakresu przedmiotowego na biblioteki, archiwa i muzea.
I oczywiście, że tutaj chodzi głównie o zasoby, które są zdigitalizowane już w tych podmiotach, no bo to umożliwia, tylko to umożliwia efektywny rejestr, tak? Zasoby, które nie są w postaci cyfrowej, nie będą Państwa w sposób efektywny ponownie wykorzystywane, dopóki nie zostaną zdigitalizowane. Dlatego Państwa też Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w projekcie operacyjny Polska Cyfrowa kładzie bardzo duży nacisk na odpowiednią digitalizację zasobów i kultury, i archiwów, i muzeów, także na to też będą przeznaczone bardzo duże środki. Więc nie potrafię powiedzieć dokładnie ile, w której osi, nie pamiętam tego, ale te informacje niedługo będą po przyjęciu tego projektu oczywiste. Przesłał wszystkie dokumenty udostępnione przez chciałbym powiedzieć kilka zdań na temat tego, co wprowadza dyrektywa znowelizowana, a co już w naszej ustawie jest, co nam się wydaje oczywiste. Jedną z takich kwestii jest to, że dokumenty udostępniane przez podmioty publiczne można ponownie wykorzystywać do dowolnych celów. I takie rozwiązanie pojawiło się w tej nowej dyrektywie. Niezależnie, czy jest cel komercyjny, czy niekomercyjny, coś, co jest dla nas oczywiste i zrozumiałe. Dla większości krajów Unii Europejskiej będzie to takim domniemaniem dopiero za niecałe dwa lata. Co znaczy, oczywiście nie chcę powiedzieć, że w innych krajach nie ma żadnego podobnego wykorzystywania dostępu do informacji publicznej. Natomiast jest tutaj bardzo duży tutaj jest dowolność po stronie tych podmiotów. Jak sam Państwa jest w stanie wprowadzony obowiązek udostępniania dokumentów w otwartych formatach nadających się do odczytu maszynowego Państwa. Poza tym, co jest też bardzo taką istotną kwestią, podmioty publiczne nie mogą pobierać opłat wyższych od kosztów wynikających z realizacji poszczególnych wniosków o przekazanie informacji. I to jest rozwiązanie, które też już jest w naszej ustawie. Komisja Europejska to wprowadza. Do tego są oczywiście wyjątki, a więc podmioty, które już posiadają pewien model biznesowy, czy tak przynajmniej ładnie nazwę, model biznesowy udostępnienia informacji publicznej, one będą miały prawo wprowadzania opłat, które będą uwzględniały osobny zysk, a więc będą wykraczały trochę poza te koszty marginalne, te koszty krańcowe. I to tak samo będzie dotyczyło wprost, jest o tym osobny paragraf mowa, o bibliotekach, archiwach i muzeach. Oprócz tego Państwa też kwestia, która może nie jest stricte tak uregulowana, jak jest jak w dyrektywie, ale już nasza ustawa to też w jakiś sposób przewiduje. Transparentność naliczania opłat. Sytuacji, kiedy podmioty publiczne będą... przepraszam czas. Myślałem, że Pani to notuje, co ja mówię, ale chciałbym się w to wierzyć. I faktycznie tak przypuszczałem, szkodzi, ale zgodnie z moim zegarkiem mam jeszcze 3 minuty. Oprócz tego Państwa, że te opłaty będzie można wprowadzać, będzie też zobowiązane podmioty wprowadzające takie dodatkowe opłaty wykraczające poza te opłaty krańcowe, będą musiały umotywować i pokazać sposób, w jaki te opłaty naliczają. I przejdźmy na sam koniec wyzwania, dylematy, możliwości. Największym wyzwaniem dla nas to jest rok 2015. Mówię to tak z punktu widzenia urzędnika, który będzie współodpowiedzialny za właśnie implementację tej dyrektywy. To jest dla nas największe wyzwanie. Tego czasu jest naprawdę mało, bo jak sami Państwo widzą, atmosfera dyskusji przy ustawie o dostępie do informacji publicznej, w ogóle temacie informacji publicznej jest bardzo delikatna i to szybko powoduje dość duże napięcie. Kwestia, dużym dylematem będzie właśnie rozdzielenie Państwa pytania, w jaki sposób wydzielić z tej, czy dodać, już sam nie wiem jak to powiedzieć, informacja publiczna, informacja sektora publicznego. Mamy teraz ewidentnie dane, które będą informacją sektora publicznego, a nie z informacją publiczną. Odpowiednie podejście do opłat. No i właśnie Państwa poszerzonego katalogu przedmiotowego, a więc biblioteki, archiwa i muzea. Czy to będzie zrobione tak jak właśnie, co też mi się wydaje bardzo, bardzo dobrym modelem, to odpowiedź, o czym tu mówiła Pani doktor w ekspertyzie. Czy Państwa ta implementacja nastąpi oddzielnie w każdej ustawie?
Oczywiście nie tylko minister administracji i cyfryzacji jest odpowiedzialny za tę dyrektywę. Ten zarówno biblioteki, archiwa i muzea są w kompetencji Ministerstwa Kultury. Tutaj jeszcze jesteśmy przed dyskusją na ten temat, w jaki sposób to będziemy implementować tę dyrektywę. To jest wszystko jeszcze przed nami, ale myślę, że na samym początku roku już będziemy po tych dyskusjach, będziemy mogli przedstawić na naszej stronie wstępny projekt założeń do nowelizacji. Serdecznie dziękuję.